Cześć! To kolejny film z serii Fizyka od podstaw. Dziś zacznę może mniej typowo, by rozruszać to całe towarzystwo przed komputerami. Jako że ostatnio ogrywałem demo Tomb Raidera, postanowiłem podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami. W ten przedziwny sposób nawiązuję do kolejnego tematu, którym zajmiemy się dzisiaj, a będzie to praca. Opowiem też troszeczkę o różnych formach energii, z którymi spotykamy się w fizyce, ale też w życiu codziennym. Ogólnie rzecz biorąc, praca w takim potocznym znaczeniu mówi o tym, że musimy w coś włożyć jakiś wysiłek. Na przykład wysiłek w wykonanie pracy domowej. Jak każdy wie, praca domowa polega na tym, aby coś napisać lub obliczyć, a dla niektórych jest to po prostu coś, co należy spisać od klasowego lidera. Inni zaś, z tego co się dowiedziałem, otrzymują do obejrzenia moje filmy jako praca domowa. W każdym z tych przypadków wykonaliście pewną pracę, bo musieliście otworzyć zeszyt, pomyśleć, napisać lub wejść na YouTube'a. Jest to jednak praca w potocznym znaczeniu. W znaczeniu fizycznym praca jest związana z dwiema wielkościami fizycznymi. Pierwszą z nich jest droga pokonywana przez ciało, tak zwane przemieszczenie. Drugą z nich jest siła, z jaką na ciało trzeba było działać, aby przemieścić je z punktu A do punktu B. To gdzie w tym wszystkim znajduje się pani archeolog? Otóż przesuwa ona po płaskim terenie blok z kamienia, czyli musi działać na niego siłą. Siła ta wyrównuje się z siłą tarcia i Lara Croft przesuwa blok ruchem jednostajnym zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona. W ten oto sposób wykonała ona pracę nad blokiem skalnym, zmieniając jego położenie w przestrzeni. Tutaj należy zapamiętać sobie jedną bardzo ważną rzecz. Jeśli siła, z jaką działamy na ciało, jest prostopadła do pokonywanej drogi, to praca nie jest wykonywana. Jest to pewnie dość nielogiczne, bo w sensie fizycznym gość, który niesie na sobie konia, nie wykonuje żadnej pracy. Dzieje się tak, ponieważ siła, którą na konia działa ten koniokrad, musi być w pionie, by równoważyć się z siłą ciężkości konia. Pokonywana droga tego koniokrada albo strongmana, jak kto woli, jest prostopadła do tej siły. Innym przykładem, gdy praca nie jest wykonywana, jest moment, gdy chcemy otworzyć drzwi, pchając je do przodu. Wartość siły jest bardzo duża, ale przemieszczenie tych drzwi zerowe. Ten mały gość wykonuje pracę, ponieważ działa dużą siłą, przemieszczając malucha. Zwrot tej siły jest identyczny jak zwrot przemieszczenia. Podsumowując zdobyte informacje, możemy zapisać wzór na pracę, jako iloczyn siły i drogi. Tutaj trzeba pamiętać, że wzór ten jest poprawny jedynie wtedy, gdy siła ma zwrot identyczny jak przemieszczenie. W liceum dowiecie się, ale też u mnie w filmie, że właśnie w tym wzorze występuje jeszcze jedna wielkość, zwana, i tu straszne słowo, kosinusem kąta między siłą a przemieszczeniem. Wartość kosinusa pojawia się wtedy, gdy siła jest pod pewnym kątem do przemieszczenia ciała. Przykładami takich układów, gdzie siła ma inny kierunek niż przemieszczenie, to na przykład koszenie trawy kosiarką. Wtedy pchając kosiarkę, kierunek siły jest taki, natomiast kosiarka przemieszcza się poziomo do przodu. Kąt między siłą a przemieszczeniem znajduje się tutaj. Powinniście też wiedzieć, że wielkości fizyczne we wzorze na pracę muszą być wyrażone w odpowiednich jednostkach. Siła jest w newtonach, a droga w metrach. Wtedy jednostką pracy jest joule, czyli taka duża litera J. Myślę, że na temat pracy wiecie już tyle, ile powinniście. Zajmijmy się teraz rodzajami energii, a tych w fizyce, jak i w życiu, wyróżniamy kilka rodzajów. Ja wspomnę tylko o kilku z nich, z którymi powinniście spotkać się na zajęciach fizyki. Jest to energia kinetyczna, energia potencjalna, energia wewnętrzna, jądrowa, elektryczna, sprężystości czy cieplna. Energie te mogą się wymieniać między sobą, czyli na przykład energia jądrowa może zamienić się w energię cieplną lub energia kinetyczna może zamienić się w energię potencjalną. Te formy energii zostaną dokładniej opisane w moich innych filmach w przyszłości, o ile dożyję i będę dalej chciał nagrywać. A kto już w tym momencie jest żądny wiedzy, to może poczytać o nich w necie. Wykonajmy sobie teraz jakieś proste zadania, w których policzymy sobie wykonaną pracę. Aby zadania nie były zbyt trudne, to podam je w takiej maksymalnie uproszczonej formie.
Traktor z przyczepą do transportu gnojowicy porusza się ruchem jednostajnym. W trakcie jazdy ciągnie on przyczepę po polu z siłą 20 kN. Całkowitą drogę, jaką pokonał rozlewając gnojowicę, to 3 km. Trzeba obliczyć pracę wykonaną przez ten traktor. Wypiszemy sobie w takim razie dane. Oczywiście wielkości powinny być podawane w jednostkach podstawowych, czyli siłę musimy zamienić z kilonewtonów na newtony, a drogę z kilometrów na metry. Pracę policzymy z poznanego dzisiaj wzoru. W ten sposób otrzymujemy wartość pracy wyrażoną w dżulach. Jak widać, jest to bardzo duża wartość, więc możemy ją spróbować zmienić, dodając jakiś przedrostek. Wiemy, że mega to milion, czyli zastosujemy sobie tutaj przedrostek mega. Oznacza to, że 1 megajoule to milion dżuli. Możemy otrzymany wynik podzielić przez milion i okaże się, że otrzymujemy w ten sposób 60 megajouli pracy. Kto tego nie rozumie, zapraszam do moich poprzednich filmów, w których to o wiele lepiej wyjaśniłem. Obliczmy teraz zadanie drugie. Sztangista podnosi sztangę o masie 232 kg na wysokość 210 cm. Oblicz wykonaną pracę przez sztangistę. Oczywiście, aby podnieść sztangę, sztangista musi działać siłą pionową do góry, która będzie przynajmniej równa sile grawitacji ciągnącą tą sztangę w dół. Oznacza to, że sztangista podnosi sztangę z siłą równą około 2320 N. Droga to 210 cm i należy zmienić ją oczywiście na metry. Jest to 2,1 metra. Gdy pomnożymy przez siebie siłę i drogę, to otrzymamy 4872 dżuli pracy. Czyli możemy w przybliżeniu zapisać, że to jest 4,9 kJ pracy. Zróbmy jeszcze jedno szybkie zadanie. Na podstawie wykresu zależności siły od pokonanej przez ciało drogi, oblicz ilość wykonanej pracy. I tutaj wykonamy sobie dwa podpunkty. Kiedy kierunek siły jest równoległy do przemieszczenia, no i podpunkt B, gdy kierunek siły jest prostopadły do przemieszczenia. Tutaj sobie zapamiętajcie bardzo ważną rzecz. Gdy macie wykres siły od przemieszczenia, tak jak w tym przykładzie, a siła ma kierunek równoległy do przemieszczenia, to wykonaną pracę obliczymy dowiadując się, ile wynosi pole pod narysowanym wykresem. Widzę, że wykres ten tworzy figurę zwaną trójkątem prostokątnym. Licząc pole tego trójkąta, otrzymamy wartość 9 dżuli pracy. W podpunkcie B teoretycznie wszystko wygląda tak samo, ale powiedzieli nam tutaj jedną bardzo ważną rzecz, że siła jest prostopadła do przemieszczenia. Będzie to oznaczało, że praca w tym przypadku nie jest wykonywana, czyli pomimo narysowanego wykresu, powiemy, że wartość pracy wynosi 0. Po dzisiejszym filmie musicie zapamiętać sobie, czym jest praca, w sensie fizycznym oczywiście, oraz od jakich wielkości fizycznych ta praca zależy. Powinniście wiedzieć również, że praca jest równa 0, gdy pokonywana przez ciało droga jest prostopadła do siły działającej na ciało. Świetnie, jak będziecie znali podstawowe formy energii, jakie występują w życiu, a jeszcze lepiej, jeśli będziecie potrafili policzyć jakieś proste zadanie z tego działu. Trzymajcie się! I do zobaczenia w kolejnym filmie Fizyki od podstaw. Cześć!